Szanowni Państwo, no dzisiaj na tle Orła występuje, plakatu Towarzystwa Patriotycznego, który zrobił dla nas artysta plastyk Wojtek Korkuć. Serdecznie dziękuję Panie Wojtku, bo oczywiście bardzo oryginalnie namalowany jest ten nasz narodowy herb, narodowy symbol. Proszę Państwa, yy, zabieramy się do wiadomości. Uzbierało się kilka wiadomości różnego yy, kalibru. Yy, marszałkini Kopacz, która przekopała kiedyś Smoleńską Ziemię do głębokości metra, przekopała również kasę Sejmu i znalazła tam ćwierć miliona złotych na nagrody dla prezydium. Może trzeba by przesunąć tego kopacza do kopania np. warszawskiego metra, skoro jest taka skuteczna. I na tle tych nagród z Kasy Sejmowej powstała wielka awantura w palikociarni. Podobno Nowicka chciała być zgwałcona, ale palikot jej odmówił, a więc wybuch konflikt między częścią impotentną e, ruchu, a częścią wyzwoloną erotycznie tego rucha palikota. E, po czym e, skierowała Nowiczka go do psychiatry, właśnie, żeby tam wyjaśnili, co się z nim dzieje umysłowo, jednym przynajmniej e, taki incydent, który e, dokumentuje nam dawno znany fakt, że obyczaje z wariatkowa powoli opanowują e, nasz parlament. Jest prawdziwa sensacja, trochę inna sprawa. Naczelna prokuratura wojskowa obliczyła, że słynna pancerna brzoza została ścięta na wysokości nie 7,7 metra, yy, prawda? Odwrotnie 7,7 metra, a nie na wysokości 5,2 metra. Trochę czasu ten pomiar im zajął blisko 3 lata mierzyli yy, te 2 metry różnicy. Osobnik w stopniu pułkownika wyjaśnił, że to był niezamierzony efekt oczywistej omyłki rachunkowej. Koniec cytatu. Oczywistym efektem omyłki jest bez wątpienia Cymbał w stopniu pułkownika, który poza tym nie ma wstydu i wierzył, że nam w żywe oczy w tej sprawie, jak i w wielu innych związanych z prawdziwą tragedią, z prawdziwą narodową katastrofą. Kolejna informacja. Ministerstwo Boniego przygotowuje ustawę o likwidacji szkolnych bibliotek. No jest to jakaś logiczna decyzja. Jak się program nauczania ogranicza do elementarza, to właściwie po co trzymać książki w szkole? Wystarczy boni Makota, Tusk ma Asa, Palikot ma Syfa, Szumilos Makaca, No takie coś w tym rodzaju trochę takich haseł na tym się nauczą czytać i wystarczy. Prawda? Kolejna informacja. Określenie profesor Pawłowicz, że Anna Grocka ma twarz jak bokser, jest podobno mową nienawiści, tak twierdzą feministki. Przecież każdy widzi, że Grocka ma twarz jak Gracja Boticielnego, co zapewne potwierdzą bokserzy Gołota z Saletą. Kolejna bardzo interesująca sprawa, że w Platformie Obywatelskiej zagnieździł się ciemnogród, który nie chce ustawy o związkach partnerskich. Tego ciemnogrodu uzbierało się 46 posłów, w tym jeden rzeczywiście ciemnoskóry i jeden gowin z grodu Kraka. Wiadomość sportowa. W trasę po Polsce Tuskobusem rusza premier Tusk chwalić się dotacjami z Brukseli. Jak to nazwać? Tur Tusk de Poloń? Czy Tusk Tur de Poloń? Yy, dokładnie nie wiadomo, no ale ta trasa trochę potrwa. Muszą wolno jechać, żeby nie wydać całej dotacji na mandaty z fotoradarów Wincenta. I to są wszystko wiadomości, jakie gromadzone przeze mnie z mediów, a mam jedną wiadomość bardzo istotną, znacznie ważniejszą z ulicy ze Szczecina, gdzie byłem na imprezach. Pozdrawiam moją wspaniałą publiczność. A wracając do tego protestu, tam rolnicy się gromadzą i protestują przeciwko kryminalnej wyprzedaży polskiej ziemi. Wręczono mi ulotkę z prośbą o kolportaż, co czynię. Jest to ostrzeżenie, bardzo mocne, bardzo zdecydowane ostrzeżenie, które warto Państwu tutaj przedstawić, bo że oczywiście żadne media głównego ścieku tej ulotki Państwu w życiu nie przeczytają i nie pokażą. Wy wszyscy, którzy podstępem w sposób kryminalny zawłaszczyliście naszą ziemię, zostaniecie ukarani. Ziemia ukradziona zostanie wam odebrana. Ostrzegamy wszystkich, którzy pomagają w haniebnym procederze: ministrów, urzędników, prawników, zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności. Nie ukryjecie się. Kara będzie sroga. Nareszcie jakieś męskie słowa. Rzeczywiście, sroga kara należy się wielu, wielu przedstawicielom naszej obecnej władzy. Dziękuję.